Sesja. Okres ciężkiej pracy czy odpoczynku? Zapytaliśmy o to studentów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja to czas trwogi i egzaminów. Niespanie przez 3 dni pod rząd, zasypianie na zajęciach, zasypianie w końcu na egzamin. Okej, a gra skojarzy. Sesja, czyli taki czas, który trzeba przeczekać. Piekło studentów. Stres. Sesja, depresja. Sesja kojarzy mi się z wielkim stresem, z dużą nauką i z nieprzespanymi nocami. Ze stresem. Tak, bardzo dużym stresem, ale później chyba też wielką radością. Jednym z moich najbardziej traumatycznych doświadczeń egzaminacyjnych było niewątpliwie to, że jeden profesor stwierdził, że jeżeli ktoś będzie mieć poniżej 50% z egzaminu, to jest głupszy od kaktusika. Sesję można także powiązać z bardzo dobrym okresem. Jeden czytał notatki, drugi spał, a ja byłem taki coś pomiędzy. I ten, co czytał, dostawał 3, ten, co spał, dostawał 5, ja dostawałam 4. W tej sesji nie mam egzaminów, także ciężko jest mi super to określić, więc jestem bardzo szczęśliwa i sesja będzie mi się kojarzyć z czymś przyjemnym. Zapytaliśmy studentów i wykładowców, jak dobrze zdać sesję. Uciekać, ale tak w rzeczywistości to no, trzeba się uczyć niestety, prawda, no bo inaczej się nie da. Wyspać się, najeść, mieć dobrą kawę. Dużo czekolady, bardzo dużo kawy. Przycisnąć wszystkich wykładowców, co chcą, czego chcą, jak dokładnie chcą. Zabierać się wcześniej. Dużo wcześniej, bo później jak się nałoży, to jest problem. Powiem szczerze, no nie sposób jest jednak tej sesji nie przejść, takie jest moje zdanie, bo zawsze są te drugie terminy, trzecie terminy, czwarte, siódme i tak dalej. Okay. A jak sesję rozumieją wykładowcy? Sesja to jest po prostu sprawdzian wiedzy studentów z całego semestru. Najprościej powiedziane. Nauka, nauka, nauka. Co mówią studenci podczas sesji? Pomijając nieparlamentarne wyrażenia. To chyba niewiele mówią. Ewentualnie pytają, o co pytała. Aha, i czy trudno było? I czy trudno było, tak. O Jezu, znowu egzaminy, znowu sesja, znowu do BUW-u muszę iść. Nie mogę książki wypożyczyć. Będzie dobrze.